Słuchaj, a wyprawkę masz? A wyprawkę masz? Słuchaj, słuchaj. Nie. Błagam cię, a wyprawkę masz? Wyprawkę? No, a ja? Łóżeczko. Łóżeczko? Łóżeczko. Łóżeczko. Co byście swoje mieli? Dla siebie, dla siebie. Ale ty pij, jest najważniejsze. Wojtek, wstawaj. Nie mamy łóżeczka. Niebłahe rozmowy o rodzicielstwie. Wyprawka o matko. Wyprawka chyba każdej kobiecie na początku ciąży spędza sen z powiek. Wyprawka to jest temat rzeka. Myślę słowo wyprawka, to pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest łóżeczko. Bez tego chyba się nie obejdzie i od tego zaczynałam. I wtedy dowiedziałam się, co to jest dostawka. Musimy to wszystko jakoś zaplanować. Jak my tutaj będziemy spali? No, na początku, w tym pierwszym okresie, chciałabym, żeby tutaj stało takie małe łóżeczko. Takie, wiesz, żebyśmy spali blisko. Ale jak blisko? Razem? No, razem i nie razem. No tak, wiesz, żeby było bezpiecznie. Wielu rodziców tak edukujących się wcześniej, czytających różne książki również z tego obszaru właśnie rodzicielstwa bliskości, zastanawia się, jaką decyzję podjąć w kontekście spania z dziećmi, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, ale też jak to wpłynie na to budowanie bliskości z dzieckiem. Ważne jest, żeby dziecko przebywało z nami najlepiej przez pierwszy rok, ale też chociażby przez pierwsze 6 miesięcy w jednym pomieszczeniu, ale żeby jednak nie spało w jednym łóżku już na pewno, żeby stosować się do wszystkich zaleceń. To, co się wydaje takim jakby dobrym rozwiązaniem, to właśnie różnego rodzaju dostawki, które nam umożliwiają z jednej strony bardzo dużą bliskość z dzieckiem i kontakt taki fizyczny, a jednocześnie dają dziecku bezpieczne, twarde podłoże, minimalizują ryzyko, że w tym dużym zmęczeniu, trudzie, tak, opieki nad dzieckiem zaśniemy tak głęboko, rzeczywiście możemy w jakiś sposób dziecku zrobić krzywdę. Przy pierwszej ciąży nie zdecydowałam się na taką dostawkę do łóżka, co później żałowałam i kiedy byłam już w ciąży z Basią, widziałam, że to będzie jeden z moich pierwszych zakupów, taka dostawka do łóżka, która rzeczywiście przede wszystkim bardzo poprawia komfort karmiącej mamy, ale też sprawia rzeczywiście, że dziecko jest bardzo blisko, a z drugiej strony jest też bezpieczne. Zwolennicy widzą bardzo dużo zalet spania dużej bliskości, że ona ułatwia karmienie piersią w nocy, ułatwia szybkie ukojenie dziecka, więc dziecko nie zdąży się bardzo zdenerwować, bardzo rozpłakać, więc synchronizują się fazy snu matki i dziecka. Dziecko też się uczy dzięki temu, stabilizuje swój oddech, ale też wydłużają się te jego fazy snu. Zbieraj się, bo idziemy dzisiaj na wizytę. Znowu? Który to tydzień? 24. 24 bądź 25 tydzień ciąży to jest z kolei wizyta taka, gdzie wykonujemy standardowe badania krwi. Zlecamy kontrolne badania, morfologia krwi, badanie ogólne moczu. Niekiedy musimy powtórzyć toksoplazmozę, jeżeli w pierwszym trymestrze wyszły nam wyniki takie, które mówią o tym, iż pacjentka ta nie ma przebytej toksoplazmozy, czy nie ma odporności na toksoplazmozę, no to w kolejnych tygodniach ciąży musimy jakby monitorować, czy nie zaraziła się tą toksoplazmozą w trakcie. Bardzo ważnym elementem na tej wizycie jest wykonanie tego testu na cukrzycę, który wykonuje się pomiędzy 24 a 28 tygodniem ciąży, gdyż jeżeli pacjentka w pierwszym trymestrze miała prawidłowy cukier, czy prawidłową glukozę, no to nie musimy tego badania wykonywać wcześniej, natomiast obowiązkowo pomiędzy 24 a 28 tygodniem ciąży wykonujemy tej pacjentce test na cukrzycę i wykluczamy u niej istnienie bądź brak cukrzycy ciążowej. Oczywiście wykonujemy standardowe badanie ultrasonograficzne, już nie tak szczegółowe, no bo to szczegółowe już wykonaliśmy wcześniej. No słuchaj, jestem po kolejnej wizycie i wszystko jest dobrze. Teraz mam zrobić ten test na glukozę. Ty powiedz mi to, ile jeszcze mam tych kolejnych wizyt? Kolejną wizytę, na którą zapraszam tą pacjentkę, to jest to wizyta około 28 tygodnia ciąży. Na tej wizycie wykonujemy standardowe badanie położnicze, zbieramy wywiad z tą pacjentką, jak również w badaniu ultrasonograficznym określamy wzrastanie płodu. Pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży powinno odbyć się kolejne niezwykle istotne badanie ultrasonograficzne, tak zwane trzecie badanie prenatalne. W pierwszym trymestrze 11 a 14 mieliśmy pierwsze badanie prenatalne, to badanie określające prawidłowość płodu to jest drugie, a teraz pomiędzy 28 a 32 tygodniu ciąży wykonujemy trzecie badanie prenatalne, na podstawie którego możemy określić, czy
to dziecko rośnie prawidłowo. Już nie skupiamy się tak mocno na ocenie anatomii płodu w kierunku wad płodu, tylko patrzymy, czy to dziecko rozwija się prawidłowo, czy nie ma zaburzeń wzrastania, a jest to niezwykle istotne z punktu widzenia takich pacjentek, które być może chorują na coś przewlekle. Czyli pacjentka, która na przykład choruje na cukrzycę w ciąży, albo ma cukrzycę przedciążową, albo być może rozwinęło się u niej nadciśnienie, albo jakiekolwiek inne powikłania związane z ciążą, to badanie około 30 tygodnia ciąży pozwoli nam na określenie, czy rozwój tego płodu w aspekcie czynnościowym, w aspekcie wzrastania, przepływu naczyń jest prawidłowy. Około 28 tygodnia ciąży, a dokładnie pomiędzy 28 a 30 kwalifikujemy pacjentkę jeszcze ewentualnie do podania immunoglobuliny w przypadku, kiedy ma grupę krwi RH ujemną. Aha. A następna kolejna wizyta kiedy? Kolejna wizyta w ciąży to jest wizyta już po 32 tygodniu ciąży. Wykonujemy standardowe badania krwi, czyli morfologię, badanie ogólne moczu. I to są najczęściej takie badania, które muszą być wykonane u pacjentki zdrowej, plus standardowe badanie położnicze, określające sytuację położniczą, czy nie ma jakichś powikłań typu na przykład zagrażający poród przedwczesny, czy jakichś innych nieprawidłowości związanych właśnie z przebiegiem ciąży. Jestem. Co robisz? Wydaje mi się, że znalazłam łóżeczko, o które mi chodziło. Ale zaraz, wydaje ci się, czy znalazłaś? No znalazłam, ale chciałabym, żebyś jednak dopytał ekspertów, czy to jest dobry wybór. No słuchaj, mamy dwa rodzaje łóżeczek. Łóżeczka dostawne, które za pomocą pasów przymocujesz do łóżka rodziców. Dzięki temu dziecko jest blisko. Takie łóżeczko wystarczy do około 6 miesiąca życia. Drugi rodzaj to łóżeczka klasyczne, takie drewniane ze szczebelkami. Są większe, przez co wystarczą na dłużej. Zapewniają rodzicom niezależną przestrzeń. Kierujcie się waszymi potrzebami i ustaleniami. Zwróćcie również uwagę na ilość miejsca w waszym domu. Dla mnie jako mamy i specjalistki najważniejsze jest bezpieczeństwo dziecka. Dlatego sprawdźcie, czy łóżeczko spełnia wszystkie normy i atesty. Wojtku, przyjdź do nas, to ci jeszcze wszystko pokażę. Mój poród zakończył się cesarskim cięciem, dlatego każdy... Wstawanie z łóżka wiązało się z bólem. No i dzięki temu, że mieliśmy dostawkę, karmienia nocne i nie tylko nocne były bardzo ułatwione, bo miałam Gucia blisko siebie. To jest jedna kwestia. A druga kwestia to jest poczucie bezpieczeństwa. Że to dziecko jest blisko nas i nic mu się nie dzieje. Bliskość fizyczna jest równie ważna, żeby nie powiedzieć, że ważniejsza niż zaspokojenie właśnie tych potrzeb takich, które nam się kiedyś wydawały fizjologicznych, takich podstawowych jak jedzenie. Możemy nawiązać do etologów, którzy obserwowali zazwyczaj małpy różne, które mając do wyboru tak dwie sztuczne matki, matkę, która miała butelkę z mlekiem i matkę, która była po prostu miękka i miła w dotyku. I tak większość czasu spędzały przy tej mamie, która była miękka i do której można się było przytulić, a szły tylko napić się do tej drucianej matki, która miała pożywienie. Bliskość, dotyk dają komfort, ukojenie, obniżają poziom stresu i czasowo są ważniejsze niż zaspokajanie potrzeby głodu, tak? Jedzenia. No wiadomo, że jeść tak musimy. To łóżeczko używamy od pierwszych dni życia do około 6 miesiąca, gdy nasze dziecko zaczyna siadać, podciągać się, drapywać. Wtedy powinniśmy zacząć używać łóżeczka drewnianego, na przykład takie jak to. Posiada 3 wysokości dna. Możemy sobie je bez problemu wyregulować. Można go używać, gdy nasze dziecko już jest starsze, ma około 2 lat, potrafi samo wyjść z łóżeczka. Wtedy demontujemy tą barierkę, wstawiamy niższą barierkę zabezpieczającą, żeby dziecko nie wypadło z łóżeczka. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli nasz malec będzie spał w łóżeczku, powinniśmy wyciągnąć wszystkie dekoracje. No dobra, no to dwie najważniejsze rzeczy z wyprawki mamy. Wózek i łóżeczko. Mamy. No to został jeszcze fotelik. W sensie, wiesz, to nosidełko, w którym wyniesiemy dziecko ze szpitala. Ale to już na twojej głowie. No ale to chyba na to jeszcze jest czas. No trochę tak. Dobra, zbieram się. O Jezu. Nie! Co jest? Plecy mnie bolą, chyba muszę zacząć ćwiczyć codziennie. Wszyscy
mówią, no muszą cię boleć plecy, musisz się gorzej czuć, bo jesteś w ciąży. Ale to chyba tak do końca nie jest, bo też twoją rolą i twój zawód polega na tym, żeby po prostu tym kobietom pomóc i powiedzieć, da się coś z tym zrobić. Profilaktyka to jest podstawa, żeby zacząć ćwiczyć, wzmacniać mięśnie głębokie, wzmacniać pośladki, mięśnie kończyn dolnych już przed zajściem w ciążę. Mhm. Dla mnie to podejście już w trakcie, jak już jest problem, to czasem jest trochę za późno. Zaczyna wytwarzać się hormon relaksyna, który rozluźnia stawy. Już jak jesteśmy w ciąży. Jak już jesteśmy w ciąży, także no nie wszystkie ćwiczenia możemy wykonywać. Dziewczyny chcą chodzić na jogę i chcą kontynuować jakąś aktywność ruchową, którą wykonywały przed. No i mówię, że no niektóre muszą troszeczkę zwolnić, bo widać, że ta miednica się rozchodzi, duże obciążenia przychodzą na stawy krzyżowo-biodrowe. No i to jest bardzo częsty problem i ginekolodzy, z którymi współpracuję, wysyłają do mnie na igłę. Nie na masaż, na terapię manualną, bo to może nieść za sobą jakieś ryzyko pojawienia się skurczy. No a suche igłowanie albo akupunktura w obrębie mięśni miednicy, w obrębie pośladków, mięśni naprężaczy powięzi szerokiej, no przynosi niesamowite efekty, że dziewczyny odczuwają ulgę w trakcie jednego zabiegu. Według jednej szkoły ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonywania zabiegów akupunktury. No ja na przykład akupunkturą wywołuję porody, co jest w ogóle takim fenomenem, że można faktycznie w ciągu 3 dni co do minuty spowodować, że się pojawią skurcze, pojawia się rozwarcie. To zabieg trwa dosłownie tam 15 minut. Ja siedzę z zegarkiem co minutę, ruszam tymi igłami, że czujesz prąd, który idzie, wiesz, przez nogi, do brzucha, do klatki piersiowej, do kręgosłupa. Także zabieg jest niezbyt przyjemny, no ale na pewno jest przyjemniejszy niż podanie oksytocyny i wymuszanie, że to dziecko ma wyjść na siłę. Jeśli chodzi o bóle pleców w ciąży, no to myślę, że chyba większości kobiet to dotyczy. Ja zaczęłam mieć bóle mniej więcej w 7-8 miesiącu ciąży. Na szczęście koło domu mieliśmy gabinet fizjoterapeuty. Chodziłam tam na masaże takie relaksacyjne, relaksujące. Dodatkowo mój fizjoterapeuta doradził mi taping. Wzdłuż kręgosłupa miałam takie pasy i dół brzuszka był oklejony. Tak, dół brzuszka i tutaj kawałek. Także jeżeli mamom doskwierają bóle pleców i takie nieprzyjemne uczucie ciągnięcia w brzuchu, to bardzo polecam taping. Mi on bardzo pomógł. Mamy też na pewno genetycznie predyspozycję, że jest to łatwiejsze lub trudniejsze, ale podobno też można sobie jakoś w tym wszystkim pomóc, przygotowując się do tego fizycznie. To ćwiczenie oddechowe, które tutaj pokazywałam, dla mnie to jest fajne ćwiczenie też, żeby w trakcie porodu poradzić sobie ze skurczami. Wiesz, jak zaczniesz kontrolować tą tłocznię brzuszną, jesteś w stanie skontrolować moment, kiedy dziecko jesteś w stanie przykleić do tego kręgosłupa, to na pewno będzie ci łatwiej w trakcie porodu. Spójrz na mnie, zobacz, jak ja mam miednicę ustawioną. Teraz jestem wypchnięta, tak? Taki mam kaczy kuperek. I teraz tu się nic nie zmienia, głowa się nie zmienia, klatka piersiowa się nie zmienia, tylko aktywuje brzuch. Możecie to zrobić sobie też na krześle w domu. Nogi szeroko i jak najbardziej się rozluźnić, uelastycznić sobie tutaj klatkę piersiową i znowu głowa jest cofnięta, klatka piersiowa wyciągnięta w tył i robisz taki ruch trochę, wiesz, wymuszony, żebyś czuła, że tą pupę masz wyciągniętą do tyłu i ściągasz spojenią nowe tu do przodu, pod siebie. Ja zawsze mówię, żeby to jest taki ruch, jakby pan chciał sobie siusiaczkę obejrzeć, nie? No, kocham jej porównania. Wszyscy to rozumieją, fizjoterapeuci muszą posługiwać się bardzo prostym językiem. I zawsze pilnuj stóp, żebyś miała kontrolę nad piętą, cofnij trochę tą stópkę. Kontrola nad piętą, kontrola nad palcami, zawsze najlepiej na boso, żeby stopa była cała przyklejona. Żeby czuć. I wykonaj teraz ten ruch, tak jakbyś chciała dziecko na maksa dać do przodu. O. Ja byłam zafascynowana książką W Paryżu dzieci nie grymaszą. Ja byłam, jak byłam w ciąży, byłam przekonana, że będę taką paryską mamą, która daje dziecku dużo takiej swobody, chce, żeby dziecko było samodzielne. I oczywiście kupiliśmy łóżeczko takie ze szczebelkami, bo ja chciałam, żeby od początku Gucio spał w swoim łóżeczku. Ale oczywiście rzeczywistość zweryfikowała i stałam się taką matką Polką, taką kwoką i Gucio praktycznie w ogóle nie spał w tym drewnianym łóżeczku. Cały czas spał obok nas w dostawce, a teraz śpi z nami. Także tyle jest z moich wyobrażeń na temat mnie jako paryskiej mamy. No, tak to jest. Rzeczywistość weryfikuje. No, jak tam przygotowania? Stary,
wyprawka, jest jakaś masakra. Zaczęliśmy kompletować tą wyprawkę, nie? Najpierw, no dokładnie, najpierw wózek, potem łóżeczko, a teraz ten taki fotelik, takie nosidełko i to na mojej głowie niby jest, no bo mówią, że z tego nie wyniosę dziecka ze szpitala. No nie, no bez tego nie ma szans, miałem ten sam problem. Ale mam dla siebie jedną dobrą radę. No? Za chwilę się przekonasz. Kiedy? No zobaczysz. I to tyle w tym odcinku. Zapraszamy na kolejne, a więcej szczegółów na kindercraft.pl/serial. Kindercraft. Easy with kids.